Nazywam się Zbigniew Jan Popko i jestem po to, by pomóc Wam odzyskać zdrowie, osobistą godność, wiarę w siebie i wpływ na życie. Nieznajomość praw energetycznych nie boli, ale potrafi zablokować postrzeganie pozazmysłowe, biokomunikację, a także wprowadzić niewłaściwe kody do pamięci komórkowej. By się w tym wszystkim połapać, by móc zapanować nad emocjami i myśleniem, by utrzymać poprawne relacje ze światem i z ludźmi, musimy zrozumieć, że pierwszym krokiem do zwycięstwa jest odnalezienie siebie. Dopiero człowiek panujący nad umysłem i dekodujący zapisy w podświadomości jest w stanie kroczyć przez życie z podniesioną głową. Takiego nic nie złamie, nic kroku nie wstrzyma, nic na manowce nie sprowadzi. By tak się stało, również w Waszym przypadku, by Wasza wiedza o energiach była pełna, przygotowałem dla Was historię ludzi, których pokonała ignorancja, czyli niewiedza o energetycznym i duchowym świecie. Mam nadzieję, że nie powielicie ich błędów i utrzymacie swoje życie w barwach sukcesów i rozwijanych pasji. A co najważniejsze, że zrozumiecie, iż nasze ciało i egzystencja zależą przede wszystkim od zawartych w nas lub nas przenikających energii. A to w nich, w ich pasmach są ukryte kody zmieniające całą rzeczywistość. Kody to najczęściej cudze emocje, cudze myśli, cudze stany chorobowe, cudze projekty, jak i plany wobec nas. Tudzież istnienia i istoty z innych wymiarów, które traktują Ziemię jak własny folwark. Proszę się jednak niczego nie bać. Przecież wirusy i bakterie istniały również przed wynalezieniem mikroskopu. Tylko naiwni i strachliwi bali się o tym mówić i oskarżali naukowców o sprowadzanie piekła na Ziemię. Dziś wiemy, że to naukowcy mieli rację i że dzięki ich odwadze i staraniom ludzie stali się zdrowsi. Dziś nastał czas na ograniczenie plag energetycznych. Przeciwdziałaniem ich ekspansji jest wiedza, energetyczna higiena i cuda z Janem, w których ukryłem dla Was antybiotyki na każdą energetyczną przypadłość. Witajcie, moi drodzy, już zaś. Interesowne wahadełkowania. I jeszcze raz, to będzie jakby takie nawiązanie do zatrucia ludzką wibracją i ludzkimi projektami. I na skali zawsze to odczytujcie. Pamiętajmy, że ludzkie wibracje i ludzkie projekty mogą być korzystne dla Was, jak i niekorzystne. Pytanie tylko, kim i czym jesteście, by to sprawdzać. Bo jeśli wy sami wykorzystujecie innych ludzi, to inny wykorzystywacz, jak was wesprze swoim projektem, to ujrzycie w nim nie ciemność, nie zbrodnię, ale anioła opatrzności, dzięki któremu jeszcze bardziej na innych ludziach się wzbogacicie. Więc mówimy tutaj raczej, bo po to jest ten odcinek i poprzedni, by ujrzeć tutaj to wszystko w poprawnie duchowym okiem, by to, co jest ważne, wziąć na celownik prawo totalnego podporządkowania i prawo wolnego wyboru, by określić, czy ten ktoś swoimi projektami wobec nas, jak i swoimi projektami wobec innych ludzi, no nie, próbuje zmieniać, tworzyć ten świat w prawie wolnego wyboru, czyli za pomocą światła, współpracy, czy też prawie totalnego podporządkowania. Otumaniać, osaczać, no nie oprogramowywać, żeby osiągnąć swoje. Moi drodzy, sprawdźmy to tak. Wezmę pod uwagę teraz dwoje ludzi, których znam. Jednego z widzenia, bo tu był na warsztatach, to jest akurat kobieta, a drugi to taki, co bezpłatnie korzysta cały czas z naszych materiałów, no jest już chyba nad świętym trzeciej generacji, no nie, i wciąga swoje intrygi, bo sympatyczny jest wiele osób. I wezmę tę osobę, która tu przyjechała, ani dobra, ani zła, przeciętna. No nie, jeśli chodzi o rozbicie zapisów w archiwum zrodzenia, jest jakieś, jakie było, czyli 70%, 30% normalności zostało. To tu w tym życiu, a kobieta już przed 50, to tu w tym życiu ani na drzewie dobrego, złego nie nadrobiła, ani niczego nie straciła.
I teraz te projekty jego wobec niej to mają tak. Czegoś pozytywnego 1%, a negatywnego było prawie 50%. Proste i już. Gdybyśmy jednak wzięli kogoś innego pod uwagę, już widzę takiego człowieka, który na warsztaty przyjeżdża i gdyby ten ktoś jemu taką propozycję złożył i jego pod tę propozycję programował, to wtedy, moi drodzy, te projekty, te złe, niegodziwe, by były korzystne dla tej drugiej osoby, o której mówię, w wypadku chodzi o mężczyznę, byłyby korzystne w 40%. Ale to dlatego, że sam jest łobuzem i tylko na naiwności ludzkiej próbuje żerować, zakładać fundacje, różne inne rzeczy. No po prostu mafiozo finansowy. Więc ta historia, moi drodzy, powinna się tyczyć kwestii dobrego i złego. Tego, że ludzie chcą jednak być lepszymi. I ja też nauczyłem ludzi zwracać uwagę na to, czy pytają się góry o przychylność w stosunku do siebie, czyli człowieka śpiącego, w stosunku do siebie, czyli duszy obudzonej, świadomości energetycznej aktywnej, czy w stosunku do siebie, gdyby takie coś zaszło, obudzonego świadomości duchowej. Wtedy takie przyzwolenia byłyby inne. Jeśli jej źle i grozi nam krach, a w tym krachu my się stoczymy na samo dno, to góra, odpowiadając, czy powinniśmy wejść w takie układy z takimi niegodziwymi na przykład ludźmi, choć tej niegodziwości tam bezpośrednio w słowie nie ma. To wszystko jest ubarwione pięknymi kwiatkami cudownych zysków i tak dalej. Ale to wtedy góra najczęściej wyraża zgodę na to, żeby śpiący człowiek, którym rządzi umysł, jednak ten interes wszedł. Bo dzięki temu, a on nie rozumie, czym jest dobro i zło, dzięki temu on w jakiś sposób zajaśnieje, poprawi mu się egzystencja, przyjdzie spokój, wyciszenie i dopiero wtedy, kiedy on się z życiem ustawi, będzie mógł jakoś zacząć pracować nad podporządkowaniem sobie wewnętrznych energii. I wtedy, gdy się zapyta, czy ma wchodzić w inny podobny interes, to już góra powie, że nie. Czyli w przypadku człowieka obudzonego czy budzącego się świadomości, reakcja góry jest już inna. Ale na tu i teraz, żeby przetrwać, też inaczej na to patrzą. A wielu ludzi na machadełkowaniach sprawdza, co góra im podpowiada w stosunku do siebie, takimi jakimi są. No i wtedy trzeba sprawdzić na skali, a w jakich wymiarach są aktywni. I najczęściej to jest pierwszy i trzeci wymiar. Mało który dochodzi do piątego, czyli tam, gdzie psychika dopiero zaczyna poprawnie funkcjonować i wszystko sobie podporządkowywać. Tu nie ma jeszcze mowy o połączeniu ze świadomością. Oni pytają. Ja jak będę pytał, czy mogę zgnieść tego rwaka, który łazi, to góra mi podpowie, nie, wyrzuć go przez okno. Ale gdybym był normalnym człowiekiem, to by mi od razu podpowiedzieli, a zgnieć i wyrzuć do kosza. Proste już. Chyba, żeby to był robak przenoszący koronawirusa COVID-84, to góra podpowie i tak zgnieć i spuść z wodą. Proste. I uwaga, mówimy tutaj o kobiecie, która wraz z innymi zaczęła uczestniczyć w wahadełkowaniach, nie na mierze gdzie, bo takich wahadełkowań to już się teraz toczy bardzo dużo, ale w takim mieście większej wielkości. I tam te wahadełkowania przede wszystkim opierały się na tym, by sprawdzać. I to jest ciekawe, jaka to jest idea, jak tę ideę szerzyć. Nie zwracano tam uwagi tak za bardzo na zdrowie, bo nie potrafiono leczyć. Ci, co prowadzili te wahadełkowania, odbiegli od prawa. Więc jeśli wprowadzali ludzi w takie jakby robocze modlitwy, to nic się tam nie działo, oprócz jakiegoś wzruszenia emocjonalnego. My też zamkniemy oczy i zaczynamy fantazjować i od razu emocje się obudzą, nasze potrzeby i wyjdziemy z tego rozochoceni, choć w tej modlitwie były same teologiczne bzdury. Także, moi drodzy, urabianie się tam zaczęło.
I bardzo szybko, no nie, stworzono taki projekt, by stworzyć wspólną osadę gdzieś tam, gdzie będą przyjeżdżać do nich ludzie, wypoczywać i się tej wielkiej idei Edenu uczyć. Ale ona tam zaczęła inaczej wychodzić. No i oczywiście ta posesja, to siedlisko już do tych ludzi należało, bo to było ich, czy kupili niedawno, czy co. I teraz trzeba było tylko robić pieniądze. Robić pieniądze w różny sposób. Najlepiej założyć fundację, chodzić z ulotkami, działać tu i tam. A jeśli ktoś potrafi uzdrawiać, to żeby uzdrawiał i tyle, ile można z tych pieniędzy odkładał właśnie na ten cel. Ludzie w to uwierzyli, a jak jeden uwierzył, drugi uwierzył, trzeci, to każdy z nich chciał być lepszy. Co kto miał i mógł, to zaczął im dawać. A im więcej dawał, tym miał lepsze parametry na skalach, bo to już w ogóle się poświęcał idei. No nie? Ale później doszło tam też do nieprzyjemnych rzeczy. Wychodziły takie brudne sprawy. Jak ktoś coś powiedział, to wtedy na nim wieszali psy. Był opętany, do niczego się nie nadawał i tak dalej. Ludzi, których uciekło stamtąd, było niewielu, parę osób. Reszta jakoś tkwiła i tak sami nie wiedzą czemu. Natomiast ta kobieta, która do mnie zadzwoniła, no nie, ona czuła się bardzo źle. Przychodziła tam i oni wiedzieli, że ona jest słaba psychicznie, to zaczęli jej prać mózg. Doprowadzili do tego, że dała im pieniądze, wyprzedała coś tam. Po prostu bała się, że jak tego nie będzie robić, to się to źle skończy. Inne koleżanki postąpiły podobnie, ale nie w takim zakresie. Jedną mąż chwycił za buzię i nie pozwolił jej w ogóle tam przychodzić. Nawet podobno maila do mnie wysłał, jak ja bym był prowodyrem tego wszystkiego. A pamiętajmy, że ja tylko szerzę ideę i pokazuję wam, jak się uczyć. I jakie góra ma poglądy na temat świata, na temat energii, jak wyglądała historia rodzaju ludzkiego, jak wygląda dziś i jak będzie wyglądać jutro. To jest też wszystko zmienne. Pokazuje, jak to tworzyć z różnym podejściem do czasu i do przestrzeni. Co ja mam wspólnego z tym, co ludzie między sobą robią? No ale innego trzeba by było znaleźć. Tak czy owak, moi drodzy, nie za ciekawie się tam dało. Tam dochodziło już do ostrych spraw. To wpadli wtedy na pomysł piramidy finansowej. Jak ktoś przyprowadzi na wahadełkowania większą ilość ludzi? No nie, bo przecież tamte pieniądze były zainwestowane. To dzięki temu, że będą nowi, to będzie można zwrócić część pieniędzy tym, którzy wpłacili, ale chcieliby się z tego wycofać. Więc nagle wszyscy stali się zadowoleni, bo wciągnął do idei, bo Eden ciągle tam żył, a jednocześnie odzyskają część funduszy, a jak się będą stawać, to może i kiedyś wszystko, chyba że to jednak ruszy, bo będą nowi, z nowym zastrzykiem pieniędzy, wtedy nie ma co kasy wyciągać, bo może będą zyski. A jak wiadomo, głównym zyskiem tutaj dla ludzi jest przede wszystkim nowe towarzystwo, w którym będzie o takich sprawach można mówić, będzie można wyrazić swoje poglądy, które no nie spotykają się z pozytywnym odzewem w świecie spacyfikowanym przez katolików. Tu mówmy sobie o tym uczciwie, no nie? Więc sama wizja tego, że tych osób tam będzie przyjeżdżać i o jednego dnia będzie kilkadziesiąt, bo jedni wyjadą, inni przyjadą, to miał być taki hotel w naturze, no to czułyby się te osoby znakomicie. Byłyby pośród swoich, więc była to propozycja kusząca. No, nęciła słabych przede wszystkim, no nie, i już. No, ale tam grubo zaczęła być z tymi pieniędzmi, potem się okazało, że coś się stało nie takiego i trzeba było to sprzedać. No, powiem wam. I ta kobieta zadzwoniła, mówiąc, pytając, czy odzyska pieniądze. I wierzycie, że wtedy, kiedy dzwoniła, nie do końca zdawała sobie sprawę z tego, że została wycyckana, wykorzystana, że miała tak silne zatrucie energetyczne w formie opętania przez ludzkie energie.
Ja ją czyściłem, a ona za tydzień znów dzwoniła, jakby w jakiejś psychozie była. Czemu? Bo oni cały czas kontakt z nią łapali. A ponieważ było dużo przeżyć przez prawie rok na tych wspólnych zjazdach, jak na tych zjazdach Bruno Gröninga, no to programowanie leciało. Tam było źle. Ale ona, moi drodzy, wpadła na genialny pomysł. No nie, coś ją tknęło, by powiedzieć o tej rozmowie, no nie, paru koleżankom. I tamte stwierdziły, że musi coś w tym być, bo przecież ode mnie to wszystko idzie, więc dobrze, żebym to sprawdził. I one zadzwoniły ze mną, rozmawiały dość długo. No nie, ale każda sobie kupiła konsultację, to tam godzina zleciała, wszystko im wytłumaczyły. Załapały to i postanowiły one się trzymać razem i jeszcze kogoś włączyć. I wtedy jak takie wyczyszczone osoby razem się trzymają, z sobą komunikują, to tworzą taki mały egregorek, towarzystwo wzajemnego wspierania się. I wtedy jak on tam zaczął je ostarczać, przypominać o zobowiązaniach, o idei, o Bogu, o tym, że nie można odwoływać raz rzeczonego słowa, zobowiązanie zobowiązuje, no nie? To one to zręcznie neutralizowały. A gdyby jedna osoba została bez wsparcia, to by było to zatrucie. I wyobraźcie sobie, że one w ten sposób, wiedząc już co i jak, wreszcie umiały posłużyć się cudami z Janem i odzyskać jeszcze więcej osób. Ten ktoś tam przeniósł się w inne tereny, ale z tego, co słyszałem ostatnio, znów sobie nieźle radzi. No i oczywiście tak podejrzewam, że znowu sieje nowy wzór Edenu, gdzie prawdopodobnie ja będę tym, co wiedzę przyniósł, ale się po drodze zagubił i trzeba na mnie uważać. Także, moi drodzy, sprawdzajcie, zatrucie ludzkimi energiami podczas wahadełkowań. Jeśli ono następuje, jej źle i nie ma tu żadnego znaczenia, czy od prowadzących, co idzie, czy też od ludzi, którzy się tam zgromadzili. Pamiętacie, co było na wahadełkowaniach naszych wspólnych? Zawsze trzeba było wszystkich wyczyścić i dopiero potem się to przystępowało. Do odczytów, do działań jakichś uzdrawiających na kogoś i sprawdzania, czy się to udało, czy też nie. Świadczy to o tym, że prowadzący wie, o co chodzi i wycisza tę energię, neutralizuje nawet złych ludzi, którzy tam przychodzą i chcą zatruwać innych i na nich wpływać. No nie? To jest taka ochrona. No a jak płynie to jeszcze od wahadełkujących, od tych, którzy organizują te wahadełkowania, no to póki możesz, póki nie zobowiązałeś się do zobowiązań, to uciekaj, bo może być za późno. Czyli co? Sprawdzać poziom zatrucia ludzką wibracją albo inną jeszcze wibracją podczas wahadełkowań. Bo to się dzieje na poziomie podświadomości, czyli tym czymś, co jest ukryte w umyśle. Umysł spycha takie problemy w głąb siebie, do działu spraw przeszłych, nierozwiązanych, czekających na ponowną odsłonę. I my wtedy zapominamy, że obiecaliśmy sobie, iż przyjrzymy się temu człowiekowi i zastanowimy się, czy warto w tym uczestniczyć, czy też może jednak samemu pracować, samemu i z Bogiem. No nie, to gdzieś tam znika i my ciągle tkwimy tym szalem, w tej samej szarości. Nic nie posuwamy się do przodu. A im dłużej to trwa, tym silniejsze przyzwyczajenie i tym mocniejsze szare ustawienia w nas. A potem to my sami już zaczynamy mówić tak samo jak wahadełkujący, jak ci, co to spędy organizują. Także, moi drodzy, wahadełkowania dziś ogólnie, no oprócz może tam paru miejsc, przekształciły się w interesowną ezoterykę. I musicie o tym uważać, na to uważać. Będziecie nagabywani do uczestnictwa ze względu na płacenie za wahadełkowania, będziecie uzależnieni konsultacyjnie, będziecie wspierać idee fundacyjnie, czy będziecie też pracować jak w różnych sektach na rzecz tej idei, nie czerpiąc z tego jakiejkolwiek korzyści. Także uważajcie, bo jest źle. Sprawdzać zatrucie ludzką wibracją.
No oczywiście w przypadku ludzi o otwartych sercach, bo jak jesteś zły, to tam nie będzie zatrucia, tylko wsparcie jeszcze ciebie. No jest anioł i jest diabeł. Pytanie, komu służysz? Kto ci podpowiada? Jakim chcesz być? No to też trzeba brać pod uwagę. Bo jak zły zacznie sprawdzać, czy to jest korzystne, wyjdzie mu, że tak, a jak dobry, że nie. I powstaje rozbieżność stanowisk. Ten ma takie zdanie, ten ma inne i nie wiedzą, o co chodzi. Do zaś, moi drodzy, do zaś.